Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grali w grę Fishing Planet. Niestety nie udało mi się wyjść nad wodę, bo jest, uwaga, jest godzina 22 i aktualnie jest stopni minus 15. Aktualnie w dzień było minus 11, a rano było minus 20. Także aktualnie pogoda na dworzu to dramat. I przychodzę dzisiaj do was z grą Fishing Planet. Będziemy jechać na sandacze, będziemy łowić sandacze na emeraldzie, na łowisku emerald. To jest drugie podejście do nagrania tego odcinka, ponieważ za pierwszym razem zepsuło mi się nagranie, jak łowiłem na emeraldzie, bo padał deszcz i ten deszcz mi wszystko zepsuł. Nagranie mi się cięło, mikrofon mi zagłuszało i była masakra, więc mam nadzieję, że teraz dobrze to nagram. I niestety te osiągnięcia, co osiągnąłem za pierwszym razem, nie będę wam mógł pokazać. Misji, którą praktycznie zrobiłem, zostało mi tylko złowienie szczupaka pospolitego, a sandacze już trochę ich połapałem, ale to nic nie szkodzi, lecimy na sandacze, lecimy na łowisko emerald i więcej nie przedłużam, widzimy się już w grze. Jesteśmy już w grze i tak, pokażę wam, co zakupiłem, bo no niestety materiał mi się popsuł i całe nagranie poszło do kosza, a pokupowałem fajne rzeczy, takie jak na przykład ta wędeczka, którą tutaj widzicie. Ona jest od 1,5 do 11 gram CW i od 1,5 do 4 kg. Kołowrotek, siła hamulca do 3,5 kg, 6 łożysk, nawój, jak widzicie 266 metrów plecionki mi się tutaj udało zmieścić, także sztos. No i oczywiście zakupiłem sobie różne przynęty, jak kopyto świecące, jak jigi basowe, lepsze już, jak ta wahadłówka. Na tą wahadłówkę połapałem już sporo sandaczy. Co ja tu mogę jeszcze? O, rózga brzozy. Dzięki widzowie za rózgę brzozy. Cały czas od was dostaję jakieś rzeczy, typu, zaraz wam pokażę. O, to. Patrzcie, ile ja tego mam. Tutaj wszystko praktycznie jest od was. Masakra. Niestety już nie mogę akceptować znajomych. Widzicie, tu mam 4 powiadomienia, a nie mogę ich akceptować. Nie wiem czemu, czy 2000, czy 201 to jest maksymalna ilość znajomych. Nie wiem. A szkoda. Jeżeli chcecie, żebym was dodał na Steamie, to oczywiście zapraszajcie mnie na Steamie. Link macie do mojego Steama w opisie. A ja już nie będę przedłużał, ale chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, czy mogę kupić pokrowce na wędziska. Pokrowce na wędziska. Na 2 wędki, 2 kołowrotki, tysiaka. I łowilibyśmy wtedy na przynęty naturalne, małe żywce, szczupak, bas biały, bas pstrąg. No ale cóż, kupimy sobie tak, kupimy sobie małe żywce, tutaj bierze więcej ryb na to. Dobra, bierzemy te małe żywce, kupimy jedno na razie, bo nie wiem, czy mi starczy w ogóle na pojechanie na łowisko. I kupiłbym sobie jeszcze pokrowce na wędziska. Cyk. I zostało mi 4000. A ile trzeba? Za 3000 to jest koszt podróży. O, jasny gwint. Sprawdźmy, ile kosztuje pudełka na przynęty. Kupmy to. Okej. Sprawdźmy. O, jest. Możemy teraz wrzucić sobie tutaj moją wędkę na fiderek i połapiemy jeszcze coś na fiderka. Dobrze, dobrze. Jest jedna podpórka, siatka do 12 kg. Dobra, lecimy, ale będziemy łowić. O, ho, 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 ho. To będzie coś pięknego. Naprawdę mam zamiar dzisiaj połowić sporo, sporo, sporo na tej wodzie. Zobaczymy, jak to będzie. Zaczniemy sobie od, myślę, od tutaj, od tej kładeczki, bo na tej kładce mi się fajnie łowiło ostatnio, jak mówiłem, poza właśnie odcinkiem, jak nagrywałem ten pierwszy, ale ten pierwszy mi się nie nagrał, więc nagrywam po raz drugi. Cyk, cyk, cyk. Dobra, da się tutaj na mostku, ale elegancko. Zarzuciłbym tam. Niech opadnie na dno. Przy okazji zobaczymy, jaka tu jest głębokość.
No jednak nie zobaczymy. Dobra. Umieszczamy. Spróbujmy połowić na to, co tutaj mam na przynęty sztuczne. Popróbujemy na razie na blachę, którą mam. Blachę wąską, fioletową. Ostatnio ona mi tutaj fajne rybki przyniosła. I ogólnie ja, sandacze, łowiec opadł. Tak, łowiec opadł i mi się tutaj to najbardziej sprawdziło, inaczej nie potrafię łowić. Jest ryba. Mam rybę, ale to jest chyba coś małego. Oj, 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 jednak zwracam honor. Aż taka mała nie jest. To jest sandacz. Sandacz jest, mamy sandacza. Może nie jest jakiś ogromny, bo ma niecały kilogram, ale zawsze 180. Jest ryba. Mam rybę na małe żywce. Nie jest to coś ogromnego. Ale żyłkę mi wyciąga. Boję się, że na tą wędkę jej nie wyholuję, bo ta wędka jest strasznie słaba. Kupiłem ją dosłownie na samym początku łowienia. No ale cóż, może zrobimy tą misję złów szczupaka pospolitego. Byłoby całkiem fajne. Patrzcie, ta ryba cały czas do mnie płynie. To jest chyba sandacz. Ale nie jestem pewny. Sandacz. Sandacza złowiłem. I dostaliśmy więcej expa, bo uwaga, jeżeli używacie haczyków bezzadziorowych, dostajecie więcej expa. Takie jest. To jest sandacz. No, całkiem fajnie. Zarzucimy teraz gdzieś tutaj. Tym żywcem. Zobaczymy, czy tam coś będzie fajnego. O, tam jest płyciutko. 1,5 metra, bardzo płyciutko. Dobra, czy mogę tutaj na to postawić? Cyk. Dobra, elegancko. A ja sobie rzucam tutaj dalej spinningiem. Ale naprawdę fajna opcja, że można sobie fiderek założyć i można sobie spinningować. I obie wędki na drapieżnika. Coś fajnego, naprawdę. Tutaj na emeraldzie można fajnie farmić, jeżeli ma się większą siatkę, bo niestety ja mam tylko siatkę 12 kg. To tutaj zbyt dużego wyniku nie ma i jest kolejna ryba. Mamy kolejną rybę. I to w jak krótkim czasie. Coś pięknego. Ale walczy ładnie. Ładnie walczy. Widzicie, jak leci? Nie mogę nic zrobić. Patrzcie na nią. To jest koniec. Dobrze, że tutaj mam tak dużo nawiniętej plecionki, bo już bym stracił tą rybę. Ależ walczy, wyskakuje. To może nie być sandacz. Tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj jak łowiłem te szczupaki wcześniej. Łowiłem czerwono płetwowego, coś takiego. No nie, i mam branie na fiderku. O, ja cię kręcę, widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Ja cię kręcę, no nie, to jest koniec, widzowie, to jest koniec. Co tu się dzieje? Mam dwie ogromne ryby, patrzcie, jak tam płynie. O nie, to będzie koniec mojej wędki na feeder. Ja... O nie, wędkę mi zaraz połamie. Co jest grane? Czy wy to widzicie? Mam nadzieję, że ta wędka wytrzyma. Przegapiłeś branie, dobra. Na wędce, na fiderku niestety ryba puściła, ale może i dobrze, bo to, co tu się działo, to jest hit.
Ja próbuję dalej ciągnąć tą jedną rybę. I to jest całkiem spora ryba. Z tego co mi się wydaje. Bo już mamy ją. Mamy, to jest sandacz chyba. Tak mi się wydaje. Szczupak! O, szczupak pospolity! Prawie 2 kg. Patrzcie ile kasy. Wow! Dobra. Super, mamy nowy rekord. Mamy zrobioną misję. Ho, ho, ho. Co dostaniemy za misję? 1300, kopyto jakieś i pieniążek. Pięknie, pięknie. To mi się właśnie podoba. To mi się podoba. Musimy tutaj niestety tą wędeczkę ściągnąć, bo nie mam już tam pewnie nic. Dobra, rzucimy tutaj te krzaczki. Może coś tutaj na koni. Ile tu jest? 2 metry, 2 metry. Całkiem, całkiem. Dobra, mogę to tu położyć? Halo. Halo. O, super. Ale fajnie, bo zrobiliśmy misję z Emeralda. Pierwsze. Bardzo mi się to podoba. O, jest branie. Szybko, 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 szybko. Mam branie, jest ryba. Ale to jest coś małego. Śmiesznie idzie. Jest coś. Co to jest? O, koń żółty, wow! Nie złowiłem jeszcze tej ryby. Sztos. Mamy konia żółtego. Ale super. Dobra, i zarzucamy gdzieś tutaj mniej więcej. Kurczę, okaże się, że ta metoda jest bardziej łowna niż spinning. 4 kilo w siatce. Całkiem, całkiem nieźle. Jak widzicie, z gruntu tutaj też się opłaca łowić. Na razie próbuję na tą fioletową blachę, bo po prostu tutaj na nią mi fajne sztuki biorą, jak widzieliście. Nawet szczupak 2 kilo. Strasznie cieszę się z tego, że udało mi się tę misję zrobić. Dokończyć. W odcinku, który niestety źle mi się nagrał, udało mi się te sondacza kanadyjskiego, tego zwykłego, złapać i szczupaka czerwonopłetwego, szczupaka czarnego i szczupaka teraz tego pospolitego. Więc naprawdę, naprawdę sporo już tych drapieżników tutaj udało mi się złapać. I ogólnie często mi się psuje, i nie wiem czy aktualnie też mi się to popsuło, że w tutaj, gdzie pokazuję wam teraz strzałką na ekranie, nie mam tego, że na przykład jest w opadzie albo szarpany czy coś takiego. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Kiedyś już tak wcześniej miałem, jak naprawdę robiłem dobrze ten opad, to i tak nawet ani jednej kropki mi nie pokazywało. Nie wiem, czy to się po prostu czasami tak buguje samo, czy to jest czegoś wina. Możecie napisać mi w komentarzu, jeżeli wiecie, od czego to jest zależne. O, i schronie. Mamy rybę na fiderka. Jest całkiem ładna ryba, z tego co mi się wydaje. O, to może być koniec. Widzowie, to jest koniec. To może być koniec. Bo ja mam 3 metry tylko. 3 metry żyłki. 2 metry żyłki. 3 metry żyłki. 4 metry żyłki. Nie, 3. 2. 1. Walczę, walczę, cały czas walczę. Widzowie, to jest ciężka walka. Jak uda mi się tą rybę wyholować, to będę mistrzem tej gry. O nie, o nie, o nie, o nie, masakra. 7, 6, płynie w moją stronę. 5, 4, 3. Ło, rekord osobisty sandacza. 2000, prawie 200 gram. Wow, 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 wow. Prawie zaraz level wbijemy, jak to tak dalej pójdzie. Sztos. Dobra, zarzucamy z powrotem w marker. Dobra, rzucamy dalej na spinning.
Ale coś definitywnie ta metoda gruntowa działa lepiej. Patrzcie, patrzcie na to. Jest kolejne branie. To jest kolejna fajna rybka chyba. Może okonek? Albo jakiś szczupaczek mały? O, tutaj kumpel też rybę ciągnie. Nieźle, nieźle sondacza mam. Co to jest za sondacz? Sondaż amerykański. Kilo. 200 i kolejny level. To mi się podoba. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy. 1500 zł, złotóweczka, pianki, ciężarki, blaszki, główki dźwigowe, obrotówki. O, robaka holo. To jest dobra podobno przynęta. I podobno też ta blacha wąska jest spoko. Co tutaj jest jeszcze? Walkery, fiterki, skonsultory, iPhony. Kolejne wędki. Podpórka na wędki. O, widzicie, motorówka. Na to tobie pewnie nie będzie nigdy stać. O, ten jest ta fajna przynęta bardzo. Dużo rzeczy dostaliśmy, bardzo dużo. Masy, jeszcze jezioro Falcon odblokowaliśmy, sztos totalny. O, co to jest? Sandacz to jest. Tak, sandacz, ale jest on dość mały, bo niecały kilogram. Już jest branie? Niemożliwe. Niemożliwe. Ogromny problem mamy. Bo ona się bawi. Ona się aktualnie bawi mną. Ona się aktualnie mną bawi. Nie, proszę, nie. Jest. Opłynie do mnie jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, ale mój kowrotek już jest na wykończeniu. Mój kowrotek będzie rip na tej wędce niedługo. Naprawdę, on tyle przeżył. Tyle holy carpi było. Że ten kowrotek już jest naprawdę, naprawdę rip. Okej. Dajemy radę. W ogóle, ogólnie wpadłem na pomysł taki, że chciałbym dla was streamować z tej gry, ale nie wiem, czy będzie się dało na moim internecie, dlatego na moim Instagramie, który macie tutaj macie nazwę, będę pisał, czy mój internet będzie dawał radę i czy uda mi się streamować. Tam będziecie mieli wszystkie informacje na story, także wiecie, możecie zaobserwować mojego Instagrama, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra, mamy kilo 222 sandacza, 232 złote. Jeżeli chcecie, mogę dla was zrobić serię nagrywania z każdego łowiska w tej grze. Typu będę łowił na każdym łowisku, aż zapełnię całą siatkę moją. Wiadomo, siatki będę coraz to lepsze kupował wraz z levelem, ale jak na razie niestety mam siatkę 15 kg, co nie jest jakąś mega wielką siatką, to jest bardzo mała siatka niestety. Ale ostatnio serio wciągnąłem się w tą grę. No jak widzicie, mam 14 level, a ostatni odcinek jak nagrywałem miałem level 6, także no troszkę mi się tu pograło. Tak samo grałem jak były eventy świąteczne, niestety nie udało mi się misji świątecznej zrobić, ale za to grałem i łowiłem te babki i tak dalej, te takie, wiecie, z okularami, z czapeczkami i w ogóle. No ale jak na razie level 14, lecę powiększy, chcę łowić większe ryby w tej grze i ryby lepsze, i mamy rybę na haku, mam rybę, to jest sandacz, to jest coś małego chyba, kilo 300, no nie za duży sandacz, ale zawsze coś. Mamy branie na fiderku. Co to będzie za rybka? Czy to będzie duża rybka? To jest chyba malutka rybka. Ale kołowrotek już naprawdę jest na wykończeniu. Będę musiał naprawić po tym wyjeździe. Cyk. Szczupak. Szczupakowym mistrzem jestem. Ale mały szczupak. Nawet niewymiarowy. Ajajaj. I to jest coś fajnego chyba. Z tego, co mi się wydaje, jak na razie.
nic ogromnego, ale coś fajnego raczej. Ach, mój kołowrotek obrywa. I to jest coś ogromnego. To jest coś ogromnego. Widzowie, to jest koniec. Ta ryba mocniej pociągnie, to już będzie koniec z moją żyłką. Naprawdę na tej wędce i na tym kołowrotku walka z tymi rybami, takimi lekko większymi, 1,5 kg, kilogram, 2 kg, to już jest naprawdę coś mega ciężkiego. Ale daje to fajną frajdę, taką jak, może nie jak z prawdziwego łowienia, bo wiadomo, wędkarstwo prawdziwe daje największą frajdę, jaka tylko istnieje, ale daje taką frajdę po prostu z grania w tą grę. Jest ryba, co to jest? Sandacz, lekko ponad kilogram, o tym mówiłem. No i mamy pełną siatkę. Dobra, a więc to by było na tyle w tym materiale. Udało mi się wbić 14 poziom w grze Fishing Planet i połapać trochę sandaczy. Złowiłem tego szczupaka pospolitego, z czego całkiem się cieszę, bo wiadomo, do misji zawsze się przyda, więcej expa i tak dalej, i prawie 2 kilo miał. No, jeżeli chcecie więcej odcinków z gry Fishing Planet, tutaj macie ankietę, zaznaczajcie, z czego chcecie odcinki. Na moim Instagramie pojawi się informacja, czy będę mógł robić live'y, czy nie, bo chciałbym dla was robić live'y, póki nie można chodzić nad wodę. W sensie nie można, jest zimno, fest, ale o wszystkim dowiecie się na Instagramie, bo spróbuję zrobić testowego live'a. Jeżeli on wypali, to dam wtedy informację. Jeżeli nie wypali, też dam informację, więc polecam followować, obserwować mój Instagram. A ja więcej nie przedłużam. Jeżeli podobał wam się odcinek, to stawcie łapkę w górę. Dobra, a więc ja już nie, więcej nie przedłużam. Tak na serio, lecę. Trzymajcie się i do następnego.